Dzień dobry. Miło mi znowu nagrać i opowiedzieć kilka rzeczy związanych z jawnością, z demokracją i tym, że raz w tygodniu staramy się opowiedzieć o najważniejszych rzeczach, które właśnie związane są tak naprawdę z demokratycznym państwem prawa. W najbliższy weekend duża rzecz, jak każde wybory. Niektórzy mówią, że wybory samorządowe są najważniejsze ze względu na to, że dotyczą naszych codziennych spraw. Natomiast każde wybory są ważne. W tym wypadku, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to one mają znaczenie na takie nasze codzienne życie. Zachęcamy wszystkich, ja też zachęcam, co jest bardzo ważne, do takiego pójścia na wybory, ale ważne jest to, żebyśmy w dużej liczbie poszli na wybory, oddali ten nasz głos, zastanowili się, którzy kandydaci, które kandydatki odpowiadają naszym potrzebom, jaki mają plan, sprawdzajmy to, co proponują w swoich programach wyborczych. To jest bardzo ważne i tak naprawdę spotkajmy się wszyscy przy urnie. Z takich około wyborczych rzeczy też jest ważne, trochę o tym pisaliśmy, ale też trochę wspominaliśmy, że Komitet Obrony Demokracji uruchomił taką wyszukiwarkę o wyborach kopertowych. Przed tymi wyborami teraz najbliższymi możemy sprawdzić, którzy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci wydali dane wyborcze w 2020 roku. Wejdźcie na ruch.kot.pl, łamane przez wybory kopertowe, wpisujecie nazwę miejscowości i możecie zobaczyć, czy wasze dane zostały wydane. Inna taka rzecz, polecamy też stronę Mam Prawo Wiedzieć, w którym sobie można zrobić taki quiz, jeżeli chodzi o prezydentów miast, jak są najbliżsi naszym potrzebom tak naprawdę tym lokalnym. Zachęcamy do tego, żeby dołączyć się do przedsięwzięcia, które robi Akcja Demokracja Kontroli Dostępności Lokali Wyborczych. Wejdźcie na stronę Akcji Demokracja i zobaczcie, jak się można do tego przedsięwzięcia dołączyć. I jeszcze raz zachęcam, idźcie na wybory, idźmy wszyscy na wybory i oddajmy głos. Bardzo ważna sprawa dotycząca już samej jawności. Wczoraj w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, czyli 3 kwietnia, udało nam się wygrać sprawę, która jest taka ważna w kontekście, powiedziałbym, trochę historycznym, ale też oceny, jak funkcjonuje policja, dlatego że w lipcu 2021 roku zapytaliśmy Komendę Główną Policji o badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy policji. Taki dokument, z którego można byłoby wyczytać, jak oceniamy polską policję. To był ważny dokument z dwóch powodów. Takiego przyjrzenia się właśnie ocenie policji po dużych wydarzeniach i też możliwości obserwowania, jak działa policja. I to też, co jest ważne, to teraz powiem, Naczelny Sąd Administracyjny też się do tego odniósł. To jest kwestia strajku kobiet i tych wydarzeń, które były i obserwowaliśmy i pewnie część albo większość z nas uczestniczyła w zgromadzeniach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tego strajku kobiet, kiedy mogliśmy zobaczyć, jak działa policja i co, jak ją oceniamy, więc pytaliśmy o ten dokument też w tym kontekście, ale też w kontekście postępowania policji w czasie lockdownów i pandemii, więc Naczelny Sąd Administracyjny wbrew twierdzeniu policji zgodził się z nami, że to jest informacja publiczna i ona ma znaczenie dla debaty publicznej właśnie w tym kontekście tych różnych wydarzeń historycznych, o których powiedziałem, więc to ważny wyrok. Sygnatura Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w opisie. Możecie sobie przejrzeć w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, jak już zostanie to udostępnione i przeczytać to, dlaczego te informacje powinny być jawne. Dwie takie rzeczy ogłoszeniowe, ale istotne, bo w najbliższy poniedziałek, 8 kwietnia o godzinie 18, Fundusz Obywatelski imienia Henryka Wójca organizuje spotkanie o konkursie tak naprawdę, powiem w cudzysłowie, strażniczym, współfinansowanym również z 1,5%, które przekazujecie na sieć obywatelską Watchdog Polska i do tego zachęcam. Pamiętajcie, ostatni miesiąc rozliczeń, więc 8 kwietnia o godzinie 18 jest spotkanie. Link do spotkania możecie zobaczyć w opisie filmu. Zachęcam na to spotkanie, bo wspomaganie inicjatyw strażniczych jest bardzo ważne. To, żeby tych działań było jak najwięcej i żebyśmy mogli debatować na temat tego, co się udaje w tych działaniach zrobić. I ważne jest to,
Ostatnia rzecz, którą dzisiaj chciałbym podkreślić, ale ona jest istotna, też zamykając dzisiejsze nagranie odnośnie wyborów, dlatego że 8 kwietnia to jest ostatni dzień, w którym można się zgłosić do naszego kursu Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. To jest kurs, w którym zachęcamy do innego patrzenia na funkcjonowanie gminy, ale też powskazujemy, jakie są prawa, jak powinna funkcjonować na przykład rada, jak jest skonstruowany budżet. To jest Beznadzieja Małej i Dużej Gminy, to jest online'owa edukacja, ale skierowana do wszystkich, którym jest bliska jawność i zasady demokratycznego państwa prawa. Czy jesteś sołtysem, radną osiedlową, radnym, zapraszamy wszystkich. Czy chcesz się przyglądać władzy, świetny kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy, zapraszamy. I ostatnia rzecz, po raz trzeci dzisiaj, najbliższy weekend wybory. Pierwsza runda, jeżeli chodzi o organy wykonawcze na poziomie gmin, pewnie w części miejscowości się to zamknie, to trzeba iść głosować i wybieramy radnych gminnych, powiatowych i sejmiku wojewódzkiego. Widzimy się przy urnie.